Nerki tuż po wątrobie to nie tylko najważniejszy narząd detoksykujący, ale również jest to organ odpowiedzialny za produkcję krwinek czerwonych, regulowanie ciśnienia tętniczego, aktywowanie witaminy D, a także za utrzymywanie równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej. W efekcie, gdy nerki zaczynają mnie domagać, skutkuje to pojawieniem się wielu objawów i dolegliwości. Jedną z pierwszych zauważalnych oznak źle pracujących nerek jest ciągłe uczucie zmęczenia, które wręcz obniża jakość życia. Mam tu na myśli takie zmęczenie, które towarzyszy nam niemal każdego dnia i które nie ustępuje nawet po nocnym odpoczynku. Pacjenci opisują je jako zupełny brak sił witalnych, który utrudnia podejmowanie się najprostszych czynności dnia codziennego, typu sprzątanie domu czy robienie zakupów. Taki efekt jest spowodowany tym, że niewydolne nerki produkują mniej krwinek czerwonych, które są odpowiedzialne za transportowanie tlenu do komórek w organizmie. Z kolei, zbyt mała ilość tlenu docierającego do komórek sprawia, że powstają mniejsze ilości energii i stąd właśnie pojawia się zmęczenie. Literatura fachowa pokazuje zresztą wprost, że im większa niewydolność nerek, tym większe ryzyko pojawienia się anemii, czyli niedokrwistości. Poza tym, gdy dojdzie do znacznego pogorszenia pracy nerek, wówczas toksyny zaczynają gromadzić się we krwi, co również może powodować osłabienie. Innym objawem towarzyszącym nieprawdłowo funkcjonującym nerkom jest brak apetytu. Wynika to z tego, że u osób zmagających się ze wspomnianym problemem nieraz dochodzi do wzrostu stężenia leptyny, czyli hormonu odpowiedzialnego za uczucie sytości, jednocześnie do obniżenia poziomu greliny, czyli hormonu, który wywołuje uczucie głodu. Ponieważ nerki biorą udział w regulowaniu ciśnienia tętniczego, więc skutkiem ich upośledzonej pracy jest również wzrost ciśnienia krwi. Wynika to m.in. z tego, że nerki nie są w stanie skutecznie usuwać nadmiaru wody i sodu z organizmu, a duże ilości tych składników skutkują właśnie podwyższeniem ciśnienia tętniczego. Do tego w przebiegu niewydolności nerek uwalniane są większe ilości hormonu renina, który powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co tylko potęguje wzrost ciśnienia krwi. Przy okazji dodam, że niekiedy jest to błędne koło, bo z kolei nadciśnienie tętnicze prowadzi do uszkodzenia nerek. Skoro mowa o gromadzeniu się sody i wody w organizmie, to muszę też powiedzieć, że następstwem tych zmian jest wystąpienie obrzęków. W przebiegu upośledzonej pracy nerek zazwyczaj mamy do czynienia z obrzękiem podłudzi, stóp oraz kostek, przy czym obrzęki te są niebolesne. U niektórych osób mogą pojawić się też obrzęki w okolicy twarzy i oczu. Warto jednak zauważyć, że obrzęki kończyn nasilają się głównie wieczorem, zaś obrzęki twarzy zwykle uwidaczniają się w godzinach porannych. Zdarza się też tak, że obrzęki są przemijające. Mogą pojawić się w danym momencie, po czym samoistnie ustępują. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia, który wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na Dziennik. Ze względu na to, że nerki odpowiadają za produkcję i usuwanie moczu, to gdy pracują one nieprawdłowo, osoby dotknięte tym problemem czują potrzebę częstszego oddawania moczu. Ta przypadłość zazwyczaj nasila się w godzinach nocnych. Tu dodam, że częste oddawanie moczu nocą fachowo określamy mianem nekturii. Według jednej z publikacji naukowych problemów z nocnym oddawaniem moczu doświadcza ponad połowa osób z przewlekłą chorobą nerek. Jednocześnie muszę jednak podkreślić, że gdy mamy do czynienia z wysoce zaawansowanym stadium niewydolności nerek, czy też z ich ostrym uszkodzeniem, wówczas może pojawić się pomoc, czyli odwrotna sytuacja. Mam tu na myśli wydalanie moczu w ilości poniżej pół litra w ciągu doby. Pozostając jeszcze przy samym moczu, powiem, że niekiedy oznaką problemów z nerkami jest też intensywne pienienie się moczu na całej jego powierzchni po jego oddaniu. Jest to spowodowane tym, że źle pracujące kłębuszki nerkowe przepuszczają do moczu zbyt duże ilości białka, które odpowiada właśnie za pojawienie się pęcherzyków powietrza, tak jak ma to miejsce podczas ubijania białka jajek. Tu muszę jednak zaznaczyć, że pieniądze się mocz może pojawić się również w przebiegu innych chorób, w tym infekcji dróg moczowych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, a także może wystąpić pod wpływem intensywnego wysiłku fizycznego i silnego stresu. Dla niektórych osób zaskoczeniem może być fakt, że w przebiegu problemów z nerkami mogą pojawić się bóle kości i stawów, jak również możemy mieć do czynienia z osłabieniem mięśni. Taki stan fachowo określamy mianem osteodystrofii nerkowej. Tak jak wspomniałem na wstępie, nerki są odpowiedzialne za aktywowanie witaminy D i warto wiedzieć, że w wyniku niewydolności nerek dochodzi do obniżenia stężenia aktywnej formy witaminy D w organizmie, co jest właśnie jedną z przyczyn pojawienia się tego typu dolegliwości. Bóle kostne zazwyczaj obejmują obręcz barkową, dolną część pleców, biodra oraz kończyny dolne i ulegają nasileniu podczas chodzenia. Niemniej muszę podkreślić, że bóle kości i stawów spowodowane dysfunkcją nerek pojawiają się zwykle przy bardziej zaawansowanej niewydolności tego narządu. Co więcej, opublikowane prace naukowe dowodzą, że pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek są bardziej zagrożeni rozwojem osteoporozy, zaś ryzyko złamań kości jest u nich nawet pięciokrotnie większe w porównaniu do osób, których nerki pracują w prawidłowy sposób. W przebiegu niewydolności nerek mogą pojawić się również pewne zmiany w wyglądzie. Mam tu na myśli przede wszystkim zmiany skórne. Są one związane z gromadzeniem się produktów przemiany materii i substancji toksycznych, które nie mogą być skutecznie usuwane wraz z moczem. Do tego, na skutek niewydolności nerek dochodzi do uszkodzenia gruczołów potowych i łojowych. W efekcie, część osób z problemami nerek zgłasza zwiększoną suchość skóry, której często towarzyszy świąt. Przy okazji też przypomnę, że w przebiegu niewydolności nerek produkowane są mniejsze ilości krwinek czerwonych, które nadają skórze naturalny kolor. Gdy dojdzie do obniżenia ich poziomu, to skóra staje się blada. Poza tym u niektórych osób choroby nerek manifestują się również w postaci żółtawego lub ziemisto-brunatnego zabarwienia skóry. Gdy mowa o pewnych zmianach w wyglądzie, to od razu też powiem, że zaburzone funkcjonowanie nerek może się objawiać zmianą w wyglądzie pasnokci. Mam tu na myśli pojawienie się paznokci pół na pół. Mowa o sytuacji, gdy połowa płytki paznokcia bliższa skórze przybiera biały kolor, a druga połowa, ta bardziej oddalona od skóry, jest zabarwiona na różowy lub czerwony kolor. Tego typu zmiany zabarwienia mogą pojawić się zarówno tylko na jednym palcu, jak również mogą objąć swoim zasięgiem wszystkie palce rąk i stóp. Literatura fachowa podaje, że paznokcie pół na pół występują nawet u połowy pacjentów zmagających się z przewlekłą chorobą nerek. Jak chodzi o mniej typowe objawy schorowanych nerek, to wśród nich mogę wymienić też problemy ze snem. Jedno z najnowszych opracowań naukowych, bo z 2022 roku pokazuje, że niska jakość snu i bezsenność występują u około połowy pacjentów z niewydolnością nerek. Badacze wskazują, że w przebiegu przewlekłej choroby nerek dochodzi do wzrostu stężenia oreksyny, czyli substancji będącej neuropeptydem, której zadaniem jest pobudzanie organizmu i przestawienie go na tryb czuwania, co jest zupełną odwrotnością wyciszenia, którego potrzebuje sen. Poza tym niewydolności nerek towarzyszą pewne objawy, o których już powiedziałem, a które również mogą zaburzać nasz sen. Mam tu na myśli na przykład zmęczenie towarzyszące anemii, czy też pojawiający się świąt skóry. Krótko jeszcze dodam, że niewydolności nerek mogą towarzyszyć jeszcze inne objawy, których nie będę już szczegółowo omawiał. Wśród nich jest uczucie metalicznego posmaku w ustach, zwiększona suchość w jamie ustnej, pojawienie się kwaskowatego zapachu z ust, przypominającego amoniak, zaś w przypadku kobiet niejednokrotnie dochodzi do wystąpienia nieregularnych miesiączek, lub nawet całkowitego ich zaniku. W przebiegu zaś chorób nerek, takich jak infekcje bakteryjne czy kłębuszkowe zapalenie nerek, może pojawić się krew w moczu, co będzie skutkowało czerwonawym jego zabarwieniem. Tak jak dziś wspomniałem, jednym ze skutków niewydolności nerek jest anemia. Jeśli chcieliby dowiedzieć się Państwo, czym jeszcze się ona objawia poza uczuciem zmęczenia, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Wówczas przeniosą się Państwo do nowego filmu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.